Tylko muszę patrzeć w tą stronę, gdzie ty się też patrzysz. To sobie przy okazji zapalę. A i w ogóle kilo, co ten wypadek nie potrzebuje. Się tak dziwię, czemu ja mam ten tyle miejsca ten zajęte. No, co się dziwa, zombie to nie ma. Mdłości mi już przeszły, tylko kurde. A nie mam mieszankę warzyw jeszcze, dobra, ważne. I ogórcik. Muszę sobie zjeść. Ale to tylko na chwilę, mamy tak cicho, za chwilę to będzie tutaj... Sardynki, juhu. Jest nie lubię ryb w rodzinnym świecie. Też nienawidzę. O Boże. Ja lubiłem tylko kiedyś te ogonki od takich tych słodkich rybek. W małych puszkach. Żadnych ryb nie lubię. No ale kiedyś tak lubiłem. Tak. Może ono jeszcze zjem w sumie, ale taką surową, w sensie z puszki czy coś. Nie no, z puszki to ja bym zjadł jedynie te ogonki. Te słodkie takie. Ile kijów baseballowych, ja pierdolę. 3 kije. 4. Ile? 9 kijów. Ja nie umiem tymi kijami. Kolejne kije baseballowe. Kurwa, same kije baseballowe. Ja nie umiem kijami się posługiwać. Siekiera. Siekierka. To jest baza tych przetrwańców. Ty, tu jest rurka. To jest? To wygląda jak trochę... Wiesz jak wygląda jak scena do porno. No. Stolarstwo to 4., 5. O kurde. Pierwsza pomoc, wędkarstwo, uprawa roślin. O ty panie. Znów ten wie. Nie wie, tylko. No. Ile latarek? Nożyczki, protezy i tym podobne. I madło chirurgiczne. Skalpele. Wow. To pisał skrzypkami, to nie? Dobra. Ej, weź sobie z nich tego, te ubrania takie. Tak. Przeciki bawełniane. No ja po coś mam napad paniki tych zombiaków. Dobra, czas poczytać wszystkie te czasopismo, te in the basement i tak. Antybiotyki, środki przeciwbólowe. Idzie więcej. Zostawiam dużo więcej. Po co łazić ciągle. Dobra. Tylko nie wyrzucaj tych książek, bo ja też będę chciał je przeczytać. Nie wyrzucam. Tobie tylko jedną tak ten. Potem będzie można je gdzieś schować, żeby ten... Gotowanie od cholery. Ja mam jeszcze tutaj pierwszy. Ja mam tutaj jeszcze dla ciebie tego. O tym. Jak to się nazywa? Czekaj. Sir John Magazine for Experts. No, wiem. I to jest jeszcze drugi poziom. Wow, nie no, ta miejscowa jest zajebista. No. No jeszcze rura jest, kurwa. To dodaje tyle. Tyle, to jest jakaś miejscówka ocaleńców, bo to jest od chuja łóżek, materacy. Lotarki to duże takie. Masz tą siekierę, tak? Magazynki, tak. Ty, tu jest ich zbrojownia. Radiostacja wojskowa, pudełka nabojów. Masz weź. Celownik optyczny razy 8, strzelba JTS, pistolet M1911, pudełko naboju. A to na snajperkę jakąś razy 8, to będzie można na tą, ten... Karabin M14. Chodź na piłeś. Przykład na karabin M14. To albo na MSR. Na MSR też by można było, bo to też jest taka chyba snajperka. No. Tutaj piłę ci wyrzuciłem. Gwoździe, gazurki, łopaty kolejne. Taśma naprawcza jedna. Chcesz sobie tam wyciągnę jeszcze ten plecak, bo nic lepszy. Znaczy... Sklej sobie w sumie tego, maczetę. Znaczy, no właśnie chciałem sobie naprawić. No. Zadam jakieś... Ale to chyba to nie ma jednego użycia tylko. Czy co? Taśma. Nie ma chyba tylko jednego użycia, nie? Dwa chyba. No. To a to w sumie chcę zużyć, bo mam te... Masz dużo tego teraz. Znów mam widły i to jeszcze stan na maksa. No właśnie. To tutaj jest ten z plecakiem, jakby szupał. Mhm, no to teraz wezmę. Protezis for magazines for dummies. Ja czekam pod bramą, będę potrzebował desek. Protezę będzie można założyć, jak ktoś sobie upierdoli rękę. No tak. Zajebiście. Czytam właśnie to.
Może się nauczy czegoś. Kolejne radiostacje. Turcjan. Mhm. Ja chyba się do bazy muszę szybko wrócić. Learn how to make a wooden hook. Zapomniałem gwoździć. Ja ci mówiłem. Ja myślałem, że ja mam. Ja ostatnio brałem paczkę 75 na kije baseballowe. Te antybiotyki, nice. No tam zostawiłem je. Czyli nie, wiesz, nie zbieram nic. Dobra, praktycznie, tylko to, co mi jest w tej chwili potrzebne, więc... Aha. Ja myślałem, że tutaj znalazłem je. Nie, ja tam nic nie zbieram. No mówię, dlatego zostawiam te bronie, nie bronie, bo wiem, że potem i tak tu wrócimy. Aha, dobra, to ja zostawiam to. Dobra, Turcy, to ja odczepiam ten tył i jadę po... W sensie zostawię tylko ten taki, wiesz, przyczepkę, nie? Learn how to make a metal. Pozbieraj te deski, jak możesz ustaw je pod bramą, żeby nikt nie musiał ich mieć w ekwipunku. 15 jest potrzebnych. Okej. Okay. Tylko nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić dwa piętra, wiesz? Nie wiem, czy da się tak przejść łatwo przez tą bramę. To i tak biorę... przepaść. I tak biorę paczkę tych gwoździ, to tam tylko desek nazbierać, nie? Zaś syrena. Nie, ale tych kij baseballowych to jest kurwa przesyt. Ile ich masz już? No tutaj leży ze 12 albo i więcej. Ja pierdolę. Jezu. Nie no, mi tam nie, ja nie umiem grać tymi kijami, więc ten... Jest generator nawet. No to na pewno to była jakaś baza przetrwańców. Jakim cudem oni nie przetrwali tych? Nie wiem. Czasem tylko, umarł, tylko wiesz, problem jest teraz taki, że... Nie ma benzyny tutaj. Jezu, ja chcę zbieractwo tom 1, bo ja mam zbieractwo tom 2, zbieractwo tom 3, ale nie mam zbieractwo tom 1. A ja potrzebuję tego, bo moja postać strasznie wolno zbiera. Ty, mam dwie lewe dobra, ręce. Tutaj jest przejście niestety, zębyki mogą przejść. Jest? Jest, nie zauważyłem. Szkoda. Szkoda, bo byłoby świetne. A nie da się jakoś zabarykadować? Pewnie się da. Zbierasz Turcjan te deski. Jeszcze na razie. To weź, pozbieraj 30 może ich. Nie ma na przykład. 1 kilo wróciłeś? No. Nie wiem, czy no. Ty nie zdążysz wrócić nawet, wiesz? A, kilo jest rozwalony. Bo ja mam 1 kilo i ten... To dobra, idziemy stąd. Idziemy teraz do samochodów. Znaczy chyba ja już zdążę, czy jak? No ja dalej się biję cały czas. Patrz, tu jest wyjście. No, niestety. No to pewnie dałoby się zbudować jakieś te... siatkę czy coś. Pewnie tak, tylko pytanie, czy to byłoby wytrzymałe. Dobra, na południe mamy przejście do naszych samochodów. I zrobimy to w ten sposób, że... Ścina mnie tu drzewko? Mi też. Jaki dziwnie się rusza. Zrobimy tak, bierzemy teraz te samochody, które mamy pełne w ekwipunkach. Tam, gdzie były te... Tam, gdzie były te skrzynki takie puste, pamiętasz? Co tam sobie lutowałeś? Niedaleko co umarłeś? Zostawimy tam cały sprzęt. Który mamy w samochodach i wracamy się... Do tej naszej głównej bazy. Zębek poleciał. Mamy nasze samochody. No i zębek, zabierz go? Już. Sobie tutaj tak zajadę delikatnie. Dobra, to już możesz cofać. Dobra. Ja to zostawię to już.
myszka mi znów zniknęła. Ja sobie muszę zjeść. Dobra, to zero. Ja wskoczyłem z drugie miejsce, 433 zombie zabitych. 143, niedawno miałem 0. No, tyle w tym mieście jest, że... Patrz, tutaj będziemy sobie rybki łowić. Dwa leżaczki już stoją. Z okazji, o, dobra, horda tutaj lata sobie, ale ominią. Ty gdzież to już powiem? No tam, gdzie są te broni i tak dalej. Pamiętasz? To pamiętam. Tam, gdzie robiliśmy sobie to przejście. I tu się zombiaki chyba porespiły, albo syrena je zdobiła. Nie wiem. I teraz jest prosto, tak jakbyśmy wracali, nie? Au. Serio, to normalnie hordy się porespiły. Kurde, jeszcze trochę w tej grze nie umiem jeździć i przywaliłem osób. No niedobrze. No to jest trochę dziwne jeżdżenie, bo się ślizga trochę po samym. Nie spróbuję hordę. Ej, nie przejedź mnie! Jezu. A myślałem, że to zombie. Ty spróbujesz zabić? Tak, bo tutaj chcę zostawić sprzęt. I nie powiem, potrzebuję twojej pomocy. To nie jest gin. Też nie. Dobra, ty uciekaj może. Ja muszę coś zrobić na chwilę wokół szybko. Porozmawiamy, gdzie jesteś? Pod bramą. A weź idź jak możesz gdzieś tam w stronę, gdzie zostawiliśmy samochód. Co chcesz? Może do nas trochę zombiaków iść. Okej. Okay. Znaczy może, dobra, nie musi, bo tak wiesz. Wyłączyłeś samochód? Nie wiem. Ja chyba na szybko wysiadłem i zapomniałem. Masz tam te deski? O, dobra. Deski są, ale muszę się najeść zaraz. To jest włączone, wyłączyłem. I tutaj patrz, zostawiamy tu eku. Najlepiej koło mnie stań. Dobra. No to jeszcze na szybko ten. A my ja sobie zostawię co eku. Nie wiem jak ty. Zostawiłeś kluczyków, nie? Dobra, to jeszcze idą zombie, to wybiję. Turcjan. Mhm. Bo będziemy mieli ogólnie problem. Dasz te bronie. Dasz radę jakoś przeeksportować te... Czekaj, patrzę, bo tu niby są drzewka, nie? Bo ja myślałem, że tutaj bez drugich schodów nie da się przeskoczyć, nie? Bo tak, ja zresztą podejdę. Tylko nie idź dalej niż jeden zombie? Blok, bo cię zeskoczy po prostu. Gdzie? I zombie, wejdziesz. Wejdziemy tutaj bez wyjścia, nie? Nie wiem, czy widziałeś, więc wolałem się ukazać. Dlatego widziałem, ale myślałem, że gdzieś z tyłu. Mhm. Wiesz, tu rozbudujemy dwa samochody, bo one mają po 60 sztuk zapasu dźwigu, więc spoko. Ja może tu pochowam te wszystkie czasopismo. Ja wszystko z plecaka sobie nawet próżniam. Turcjan. Ja za ciebie idę. W sensie to weź jakieś wszystko. Jedzenie ze sobą i pościnam tutaj drzewa, nie? No jeżeli biorę, ja. Bo... A i weź te deski, co tam ogólnie u ciebie leżą, nie? Bo musimy pościnać i porobić drugie schody do wyjścia. Nie będzie to konieczne, już mam pomysł co zrobić na ten problem. Bo tutaj możemy wejść, ale nie wiem jak możemy wyjść. No, zobaczymy zaraz. Ale już mam obcykane to. No to czekam. Ja tutaj się nie ruszam za bardzo, bo nie chcę też nikogo tutaj zwabić, nie? No, cały czas wychodzą z lasu. Plecak wojskowy. Plecak wojskowy jest chyba lepszy, nie? Najlepszy. Już wyprawowy, o. Najlepszy jest plecak wojskowy. Dobra. A ty, to ja na ciebie kurwa krzyczę, a to ja samochodu nie włączyłem.
Czy krzyczysz? Mówię ci. Kurwa, jeszcze mam te twoje widły zepsute. Czekam tu, Rucjan, na twój pomysł. Możesz się powywalać te widły. Bo byś musiał... Jak zrobię? Dać mi młotek. Jak ty chcesz ten młotek wziąć? Ja mam pusty ten sam młotek. Że co? Co? Co powiedziałeś? Ja mam pusty ten samochód biały. No to dobrze, czekaj, ja tylko sobie tutaj... Czekaj, chcę coś sprawdzić, czy to zadziała. Ej, chodź tu pod bramę. Myślę, że wezmę pod rzeczy, to ja wywolę je od razu. Chodź tu pod bramę. Okay. Gdzie ty jesteś? Tu. I czekaj, ja wyrzucę, spróbuj to wziąć. Kurwa, tyle lat służymy. Nope. A, no to nie zadziała. A weź te deski, co tam leży i wejdź tutaj po prostu. Tutaj mamy drzewa, możemy je pościnać. Siup, nie ma was. Cztery razy naprawione. Bo ja bym po prostu linę zrobił, wiesz, ale... Co ty robisz, kurwa? Podłoga musiała być troszkę... Wyjdź zrzucić to. Nie da się tak. Nie, musiałbyś tu zeskoczyć. Czy już więc by znikały? To weź te deski. A jakbym położył przedmiot? Weź te deski. To jest muzyka odpaliła teraz. To jeszcze spróbuję linę zrobić. A no, powywalają ci się trochę przedmiotów. A, one są na ziemi. Myślałem, że mi się, kurwa, że mi poznikały. Nie. Bo to mi zaczęło z mojego jakby globalnego EQ, wiesz, wyrzucać. Dobra, co, mam skoczyć do ciebie? Zaraz je podniosę. Mam skoczyć do ciebie? What the fuck? Co? Smutek dostałem. Aktor. Co ja? Mam do siebie skoczyć? Mhm. Weź te deski. Masz się kierę, nie? To jest, mam. Dobra, tyle ile rzeczy już teraz chowałem. Dobra, i chodź, tutaj masz drzewko, nie? Tam na wprost. Ja nogi połamałem przez to. Nogi se połamałeś. No, bo miałem zawalony kipunek. Jezu, ile zegarków. Masz tą zupę zjedz. Już bo ja je zbieram, potem będę je rozwarł. Ej, to tam... Dobra, tylko jak zrobić linę z... W sensie, no. Zrobiłem, tylko no, ta podłoga musiałaby być o jedną kratkę dłuższa. No dobra, tylko wyrzuciłeś mi deski? Wrzuciłem. Skarpety wyrzuciłeś, a nie, deski są dobre. Jak pościnasz, to weź tutaj przyprowadź te. Mam. Znaczy jeszcze nie mną robię. Póki co wyjmuję. Nie, bez zrobienia schodów nie mogę przedłużyć. No to trzeba schody jednąć. No i teraz o mną. Powiem ci, że to teraz czekaj. Mam od cholery rzeczy. Mamy 9, musisz jeszcze ściąć. Dobra, ja jestem ready. No ja też jest zrobione. I te gazety wziąłeś. Kurwa, jakim cudem ja się nie najadłem. A ty im musli chyba zajebałeś przed sekundą, co? Co? Batonik musli. Nie. Ja zjadłem ten, jakąś puszkę czegoś tam. Dobra, to jest jeszcze puszkę z marchewek. A nie, może dobra. Może ty zjadłeś. Nie, dobra, wziąłem. Dobra. Jedziemy dwoma samochodami. Więc pilnuj się. Paliwo ci starczy bez problemu. Nie to wiem. Powinno starczyć. Poczekaj, bo ja to muszę jakoś tak zrobić. Chyba nie mogę tego obrócić jakby w tył, nie? Więc nie wiem, czy zrozumiesz, co mi chodzi, ale musiałbym to ustawić, czekaj, tak? Tutaj. Nie, bo ty zaraz, kurwa, nie pojedziesz nigdzie. Tu w lewo skończysz tym. No i zrób podłogę tam po prostu na drugą stronę. Czekam na ciebie. No tylko musimy jeszcze więcej drewna.
Dobra, dobra. Włącz sobie światło, F. Nie no, bez światła będę jechał. Ale naprawdę jest lepsza widoczność. Tylko tam jest trochę pan zombie. Właśnie trudno, jak przejdą, to przejdą. Powoli, staraj się ich nie przejeżdżać, nie pruj nie wiadomo jak, bo to nie ma sensu. Ja prawie tego na ciebie poczekam, więc nie pruj. Naucz się jeździć. W sensie, żeby mieć ewakuację, nie wydostać, bo, bo chyba idziemy stąd. W sensie idziemy dalej tam. Tak, no idziemy dalej, tylko musimy najpierw zrobić wyjście. Dobrze, widzę twoje światło, więc spokojnie. No, dobra, to muszę wpakować to do plecaka. Dobrze, przyspieszę do ciebie tak lekko. Okej, wyhamuj. Tutaj prosto. Dobra, nie wiem, muszę jechać. Jedziemy. Możesz trochę pospieszyć, bo tutaj będzie prosta droga, więc śmiało. No, ale lekko przód mam rozwalony. Ale to przez to, że dwa razy przywaliłem w latarnię, jeszcze go raz mocniej trochę. No to uważaj, żeby się teraz kurwa nie stanął. No wiem, ale to do tego, że po prostu dopiero zaczynam jeździć, no trochę jeszcze nie ogarniam. Tylko pamiętaj, że zombiaków też raczej nie przejeżdżaj, bo jak przejedziesz zombiaka, to również tracisz durability. Oj, tam... właśnie przejechało mi się. No właśnie, ja też jednego przejechałem. Więc tu już wolniej, bo też jest od cholery ich. Aha, dobra, trzech potrąciłem. Więc wolniutko, wolniutko. Z tą hordę wolno. Musiałem zjechać trochę z drogi. Au. Tylko wiesz, jest tak ciemno, że ja tu nie widzę gdzie ja idę. Ja jadę w ogóle prawie już drogą. Tyle i tu. Ja już zwolniłem. Następna będzie w prawo. Masz deski? Da. A nie, tu jeszcze leżą jakieś, ale to... Ja przyniosłem. Zapnąłem cię? Nie. Nie spadłeś. Na razie jest czysto. Na razie jest czysto. Spijesz sobie do przodu. Dobra, teraz już zwolnij, 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 zwolnij. To jest tu. Czyli cofka tam. Sprawdzę, czy to jest tu. Na pewno tak, to jest tu. O! Co? Przynajmniej śniegu w końcu już nie ma. No jest to trochę lepiej. Znaczy właśnie powiem ci, że śnieg to chyba nawet tutaj umożliwiał szybciej, szybszą jazdę. A no nie wiem. Taka ta logika. Tylko mów, nie buduje się za daleko, bo ja tego nie widzę. Ale to mógł się do Marsana już. Jakie będą tutaj zaraz? Tak, no, ale tam, tak, ale tam będzie spadek. Ale ja ci mówię, że my linę byśmy zrobili, byśmy po linie wchodzili do góry. Chyba nie byłyby potrzebne. Też zombiaki by nie mogły wchodzić po linii. Kurwa. Kurwa, no, dobra, ale już trudno, zrobiłem to, zrobiłem. No, już zrobiłeś. Już dokończę. Ej kurwa, czy ja dobrą drogą pojechałem? Cały czas prosto. Aha, bo to jest w opcji. Jakbyś miał młotek w ręce, to byś chyba mógł zbudować tą linę. Kurwa, nie jest na srał to. No mega ich się tu dużo narobiło. Nic tutaj... Nic, nie mogę normalnie przejechać. Muszę zygzakiem jeździć. Czyli jak już naprawdę nie możesz, to lepiej jak możesz walnąć w drzewo, to walnij w zębiaka, nie? Dobra, zejście zarobione, nie? Ten samochód ma paliwo. Ty dobrze pojechałem? Cały czas prosto. Pytanie, to drogę, czekamy do... Skręcasz. Czekamy do rano. Czekam na ciebie. Bo na ilu chyba. Konwój po itemy. Chcę, że nie ma co czekać. Na pewno wszystko zmieścimy. No, na dwa samochody, tak. No jeszcze do plecaka. Tylko ty. Ogólnie chciałbym już od następnego odcinka zacząć budować bazę. No ciągle latamy, latamy sobie.
z tej bazy. A tobie... Z punktu A do punktu B do punktu C. Tutaj trzeba chyba, z tego co pamiętam, a może i nie. Okej. Okay. Magazynki... Poczekaj, ja pojadę pierwszy, nie wierzę. O, wezmę pudełko, dałem mi ci bez strzelby. Magazynki... Muszę zobaczyć, jak tam się jechał. No nie, to jeszcze daleko, panie. No ja się chciałem już przyzaskać. Ej, w ogóle tego szafki z książkami zawierają w sobie amunicję. No to bardzo często. Tylko przydałoby się też, żebyśmy sobie latarki ogarnęli, bo to już jest... Ale cisza tutaj w ogóle. Nic nie słyszę, też samochodów. No. Aha, przecież te klucze nie mam cały czas. Dobra, i tu gdzieś będzie właśnie zakręt. To jeszcze, daj mi te klucze. Dalej chyba, gdzieś tu. Do samochodu. No. Dobra, czekaj, chodź. Nie, to nie tu. To nie tu, to nie tu, nie tu. Kurwa. Nic nie widzę. O, to może tu było? Klucze? Czekaj, gdzie klucze wsadziłem? Nie, to nie tu. Kurwa, gdzie było to? Cholerne wejście. Nie wiem, tu teraz są klucze, masz tu obie. Sztuki. Zobacz na mapie. Już, już. Dalej? Chyba te... Jest tak ciemno, że nic nie widać. Chodź, tutaj jest jeszcze jakaś mapa. O, tu jest przejść chyba. Uważaj, bo to jest drzewo. Chodź tak pod... Oho, czekaj, bo zawisłem chyba. O, dobra, przejechałem. Ledwo, ale przejechałem. To czekaj, ja ci trochę światło tu zrobię. Poświecę ci. Wjeżdżasz? No tak. Będzie trzeba ściąć następnym razem to drzewo. No, mamy chyba siekierę nawet tam, więc raczej trzeba wezmę. Ja mam siekierkę. A, no to... I siekierę chyba nawet też. Nie, siekierkę chyba. Nie wiem, zresztą. Jak chodziłeś na tą wieżę? Yeah. Amigo. To nic nie zwiedzałem. Kurwa. Ja chyba pojechałem tym razem inaczej. Tak, inaczej pojechaliśmy. Ale droga to samo, to? I to znaczy nie. Tutaj było już ścięte. To w górę w razie czego. Czekaj, nie wiem, czy dobrze pojechałem. Gdzie ty pojechałeś? Nie, no to zwracaj do tyłu. I w górę, tak jakby. Aha. Nie wiem, czy ryzyko, że przyjdą do mnie zombiaki, jest było warte jedną pudełka. A, bo to tu jest. Aha. Nie widziałem w ogóle tego. Bo najpierw zbieram jedzenie. Tam jakiś zombie był, to żeby nam dupy nie zrobił, to może tutaj tam jakoś... Dobra, bo muszę tam wsadzić magazynki i tak dalej. Sprawdzę ten samochód, bo nie wiem. Się coś pouderzałem nim, to... Maska i silnik najważniejsze. Nie aktor? Maska stan zero. No to teraz już silnik obrywa po dupie. Ja dobrze wspominam naprawienie tych wszystkich samochodów. Ja również. No, fajnie było, nie powiem. Masz mu zupę? Tam jest straszne. Zupę, czekaj, zaraz tam. Tylko pakuję te wszystkie pudełka z amunicją, nie? Wpierw sobie zjem. Dobra, chodź, masz. Kurwa mać. Ale napoi w puszce, ja pierdolę. Nie, bo spadłem po raz kolejny.
już tu jestem, to wezmę to. Dobra, to czasopisma wszystkie zabiorę. Mhm. I całą benzynę ściągnąłem, cały kanister. I te inne książki. Nie, 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 do ekuty, deklu. Do plecaka. Jeszcze benzynę ma. Potem bym miał kurwa zabawy w tym eku jebanym. Znaczy ja i tak do eku wsadzę. No ja właśnie do plecaka, bo w eku raz, że nie mam miejsca, to dwa, że mam rozje, bane wszystko. Znów głód, o co chodzi? O nie, śnieg. Mówiłeś, że już nie ma śniegu, tak? No kurwa, wykrakałem. O, rewolwer był w co? Dawaj, dawaj. Dobra, ale to chyba wszystko, wszystko tutaj, a bagażnik? Worek, chusteczka. Ty, powiem ci, że może być problem z zebraniem wszystkiego. Turcjan to coś ci nie mówi? Worek, chusteczka. Coś tam jeszcze było, co tam było. To są wszystkie leki. Przyda odłożyć. No, działo się tu pewnie. Wejdźmy tą wieżę, zobaczę. Jeżeli uda nam się to wszystko zwiedzić, to my z fajnymi brońmi wyjdziemy. Baza wojskowa? Łomu nie wzięliśmy. A żebyś wiedział, ile tutaj planowania było, jak tu się dostać. Co nie Fortnite beta. My już mamy tyle kurwa amunicji, magazynków i attachmentów, że na razie stop. No to u nas dopiero początek. My już teraz snajperki będziemy mogli robić. Mamy attachmenty razy 2 i razy 8 bodajże. Ej, jedzenie mamy? No, nie bardzo już. Już wypiłem wszystko. Całą zupę zjadłeś? No, wziąłem 1/4, wziął mi całe. Smacznego. To tak działa. Czy ja prawie już nie mam tego. Miejsce? Dobra, to pytanie. Znaczy nie miejsca, tylko benzyny. Chyba, że nie pokazuje, kiedy tam jest. Nie, jesteś głodny już? Jak jest wyłączony, się nikt nie pokazuje. Kurczę w brzuch. No dobra. Co, wracamy? No właśnie pytanie, czy wracamy, czy jedziemy na chwilę, bierzemy jedzenie i wracamy tutaj. Można wrócić. To może przyczepkę zostawmy, będzie nam szybciej wrócić. No. O, kanister mam kolejny, czekaj. O, jeszcze benzynę, o, jest. Jak dobrze. Dobra, to ja czekam, odczepiłem już tyle. No. W ogóle czemu to sobie nie wyłączyłeś silnika? Wyłączyłem silnik, tylko światło zostawiłem. Aha. Tak tam przez chwilę mi, wiesz, akumulator nie siądzie. A jakbym go zostawił na dłużej, to już byłby problem. Dobra, deski, gałązki i te inne brać, no nie? Deski tak, gałązki nie. A kawałki drewna? Też nie. Odpalam Turcjan i czekam. Aha, idę. Ty już nie mam miejsca prawie. O kurwa, ale to ma obciążenie, ja pierdolę. Nie wezmę wszystkich desek, ale no, wezmę trochę. Już trzy siedzenia zajebałem. W jeden samochód byśmy się nie zabrali, nie byłoby opcji. Zapalić. Tu czysto, tu czysto. O Jezu, tutaj aż mi się nawet nie chce na to patrzeć. A co tam, magazynki i te inne? Nie, magazynki już wziąłem. Tam są bronie białe. O. Ile muszę wziąć? Z tymi broniami białymi to będzie kurwa tragedia. Włączyłem ogrzewania i tak to nic nie daje. A zmieniłeś po chwili. Właśnie to raz, a dwa, nie zapominaj, że musisz sobie przekręcić jeszcze tam. No kręci, właśnie jest przekręcony na maksa. A masz i szyby tak wszystkie? Jest. No te deski przekładam teraz. Znowu w to drzewo, znowu.
Ja mam skiedle drzewo. Czekaj, chwilę, w sumie coś muszę zrobić na Discordzie. No właśnie zombiak przed nami stoi, wiesz? To jest śmietnik. Nie wiem, czemu poszedł w drugą stronę. Jezu, kanister z benzyną. Dolej. Ja teraz chcę jechać, czy tutaj, czy tam dalej? Dobra. Długo się zatrzymać. Tak, może ją pomagasz, to pokładasz. To źle, że dobrze świetla, ale dosłownie. Doleję ci wszystko. Podobnie mi benzyny? Mhm. Bo i tak w sumie jakby nie patrzeć, no w tym kanistrze mamy. Jak tutaj dobrze, to będę trzeba zalać i jak to sobie zjedzę. Chyba ciągnie się po głowę, no to coś jest. Próbuję wyjeżdżać. Drugą benzę, znaczy trzecią, myślę, że w sumie. No, paliwa teraz będziesz miała, miał. Nie mówcie, kurwa, że tu już nigdzie miejsca nie ma. Zarako. Zresztą wszystkie siedzenia zajebane. Serio? No. No, u mnie jeszcze jest git. To możesz mi pomóc przekładać. Chwilę. Bo cała już jest ta zapełniona. To skrytka, ale jeszcze siedzenia, no to mam fulla właściwie. W sensie fulla wolne. Wszystkie? No, wszystkie w ten, wolne właściwie. Tylko w jednym jest trochę zapchane. Więc u mnie to na spokojnie. No i jest krańcej. Dobra, tylko bierzemy chyba więcej jedzenia, tak? No, dwa garki trzeba zrobić, ale nie wiem, czy mamy dwa garki w sumie. A. Ja pierdolę. Nie zauważyłem tego. Co? Zawodowy kierowca, nie powiem. Kład do góry nogami to nie kład. A na kładzie można gdzieś sobie jeździć, czy nie? Można. By wiedzieć. Ja wiesz, że my garnek tam. Nie wiem, czy sobie dobrze. Nie wiem, został. Dobra. Ja to auto wyłącz, nie? A nie, znaczy tylko światła. To, światła świecą. Serio, za dużo filmu miałem. A do czego są właściwie te kawałki drewna i gałązki? Do rozpalania. A, no to... chuj. Dobra, resztę zostawiamy, co tu jest. Znów głód, ja pierdolę. Kopa już spada. A ten namiot to co, nie bierzesz? A, zapomniałem o nim. Weź go złóż. Jeszcze tak szybko przelecę, zobaczę, czy nie zostawiliśmy nic ciekawego. Prawda, maszynka do golenia tu jest. Nożyczki też tam były w tym w tej bazie tego. On chyba mniej ważą nawet. Zasłony też zabiorę. A do maszynki zakładam, że trzeba mieć jeszcze tego. Ci podłączyć, podłączyć coś. Ej, jesteś pewien, że to działa tego? Jesteś pewien, że to działa bez prądu? No ale nie jest podłączone.
No w sensie ta, no nie działa pewnie, ale... No nie ma znaczenia, gdzie siedzi. Udówka i tak nie może się już. Właśnie, co to za kurwa zupa? Z mięsa. Ej, a te zimowe ognie bierzesz? Nie, na chuj to. Ej, to jest dobre... Pisowe danie, chciana, nie? Ej, ale... No mnie to nie psuje, trzeba było zjeść. Mówicie teraz o tej lodówce turystycznej? Nie, o tej takiej do lodu. Tej dużej takiej. Do lodu? Zamrażarce. Gdzie lody zazwyczaj są w sklepach. A, to nie, to nie działa. Lodówka turystyczna działa jako utrzymywasz temperatury w razie czego. No. To trzeba znaleźć zazwyczaj. Popisowy gulasz turcjana, samo mięso. Raz znalazłem w tym jako... No... Jak to się nazywa? Bo w trybie zbieractwa. A tak, żeby gdzieś leżała, to nigdy nie znalazłem. Ale nie powiem, tym jedzeniem to się zapchamy. Smacznego. To trochę mało, a nie mam drugiego garka. Wiem, że sporo książek tutaj zostawiliśmy. In the basement, jedynka. Ej, to weź zrób na patelni coś. Ani patelni nie mamy. Mamy przecież. Mamy, że kapusty byśmy zostawili. To już okej. Okay. Będzie gdzie jest. Ja tu już nic nie ma. A mam patelnię, dobra. Już też nic nie ma. Jak ty w sumie gotujesz, to ja idę wypakować branie. No. Diving mask, o, to jest potrzebne. No to jak no to jak potrzebne, no to bierz. A, no tak. Dobra, co? Wszystko wzięte. Zapomniałem, że my co tylko przyjechaliśmy do jedzenia. No. No przyczepka zostawiona na dalsze. Weźmiesz ten gulasz już, bo jestem gotowy. Dobra, biorę. Co już? Robię coś jeszcze ten na patelni coś. Ty masz coś do żarcia? W samochodzie u mnie jest, w bagażniku chyba. O, no to zaraz. Mam do ciebie jeszcze problem. Problem, może prośbę. Problemu nie mam. Problem, rozumiem. Jakbyś mógł wziąć ten generator jeszcze w łapę. Wezmę. Tylko zaraz, bo muszę przerzucić dechy. Jak nie weźmiesz, będzie miał do ciebie problem. Już nie musisz w sumie, no bo tak naprawdę już odjeżdżamy, już wszystko wziąłem stamtąd. Jeszcze bagażnik sprawdzę, bo nie sprawdzam w tym samochodzie. Chyba, że ty sprawdziłeś, nic nie ma. No, chyba nie ma. No i tak ten samochód zabieramy, to po co mi już sprawdzą? No nie wiem, tak o. Tak, żeby coś wziąć albo wywalić w razie... Miejki. Potem mi to żarcie do stara, mi się nie chce tego jeść po to. Weź generator jeszcze tylko. Dobra. Dratwa? Co to jest? Dratwa to jest taki sznurek pseudo. To chyba jak rupie jest zajczane. Ej, dobra, speedrun w połamaniu, nie? No się tak połamałem. Dobra, ruszamy. Postać. O, mam na fulla. Chyba coś chcesz latarkę, bo tam znalazłem. Czy co chcę? Chcesz latarkę, bo ja i tak ją zostawię tutaj. Czekaj. Jak chcesz to masz. Gdzieś tu jest, tu na dole. Pewnie przed sekundą mi się pokazało, ale... Dobra, nie, ty gotujesz tam? A robi się. Chyba czekaj, sprowadzę tutaj coś. Tutaj. Tylko delikatnie. Delikatnie. Lekko to jeszcze nie. No ale ty już dostajesz po silniku, więc uważaj. Bo jak zrobisz tak samo jak aktor w pierwszym sezonie, że jechał kurwa i rozjął samochód z lutem. To było piękne.
I ten cichy śmiech. Będziesz trzeba naprawić ten samolot. Nie przejeżdżaj tak zombie, bo dostajesz po dupie, jeżeli chodzi o silnik. No wiem. Akurat mamy te książki naprawcze i te inne. No mamy od cholery tego, więc naprawdę, nawet parkingi mam tam niedaleko, więc sobie pogarniamy rzeczy. Mechanikę tak zostawiam tobie. Dostał bokiem, tam jest. Bokiem też coś się nie stanie. Właśnie nie wiem. Nowy mechanik. Nie, no bokiem dostał, nie tym. W sensie bokiem, że drzwiami tak ogólnie, ale tam. My tak go pocnęłem, jakby się skręciłem na chwilę. Jakoś szybko jedzie ten samochód? Ale teraz ciągle te są alarmy. Dopiero 18 dzień. Niuki już chyba przestaną się pokazywać. Aha. Ale też nie tego. Mam nadzieję. Od 45 chyba dnia w górę. Aha. No a który masz? 48 chyba. Albo 9. Ja przetrwałem, z tego co widzę, 12 dni. A zanim umarliśmy, to tak 3-4 dni minęły. 12 dni? No, miałam przetrwałem 12 dni. A to ja mam 8 dni, 13 godzin, na ile ja umierałem. Nie wiem. Ja to miałem 5 dni i coś tam ileś godzin, ale zdechłem, więc teraz będę miał, no nie wiem. Możemy jechać. Dni. Mamy jedzenie. Nie, nie pierdolę. A nie chciałeś, nie? Samochód mi nie chciał kurwa skręcić tego... i wyjebałem drzewo. Co wziąłem? Ja pierdolę. Garnek wziąłeś. Nie no, ale żyję. Okej, patrzę. Ja je spróbuję ściągnąć. Ale duży zombie. No to zrób wolno, albo do wolno. Bagażnika, albo tutaj. No. Jak ci tu siądzie samochód, to będzie chuj. Przez te jebane drzewa nic nie widzę. Jedziesz? Jadę. Bokiem ich próbuję tak trąsnąć, jak już muszę. I tak wkłada z całej siły. Kurwa, ile was tu nasrało. Zresztą nawet nie mogę normalnie jak człowiek przejechać. Będzie najgorzej przejechać niestety. Bo to jest nie miała szans. Ja pierdolę, to egzakiem ciągle. Nawet nie mogę zjechać na ubocze, jako tak wie sobie lasem jechać, bo tu też kurwa są drzewa jebane. Nie lubisz tego auta, co? Nie. Jest prosto. Widać? Nie. Widać? Jest prosto, jedź. Widzę, nie jak lubię. Jak będziesz jechał prosto, to będziesz miał pierwszy, to będziesz miał łatwiej trochę. Nie lubię tej zwrotności tutaj. Teraz będą one rozłożone tak samo bardziej, no. Nie tak w jednej chodzi. Jak ja to mam maskę rozjebaną, wiesz? Aha. Tak mi się wydaje. A wiecie co, koledzy? Muszę naprawić. A ja gram w karty. Muszę po karty. Nie wiem. Siadł mi przez chwilę. A ja w karty gram. No byśmy, nie wiem kurde, ty grasz z Turcjanów w karty, no nie? Oczywiście. Nie można grać we wujku w karty? Kurwa, ja prowadzę, a ten sobie siedzi albo albo czyta. Ja czytam. Ale poczekam przy na chwilę. A ja gram w karty i prowadzę auto. Możesz grać w karty i powiedzieć auto. Podzielna uwaga, zaraz się rozpierdolę. Zobacz jaki drift normalnie. I silnik mi wygasł, jeszcze wyminęłem. Ciekawe było, jakbyśmy się teraz tak spotkali, kurwa. Nie, ale było. I tak przypadkowo mijamy się samochodami. Ciekawe, kto pierwszy to wrócił, nie? Ja bym zaczął strzelać od razu, także... Ja też. Ja mam rewolwer, ale ja bym szybko wyciągnął karabin. Akurat zależy. Broni to mamy tutaj od chuja, bo przewozimy całość. No. Zależy, kto was prowadzi. Na no, samochody. Do Rucjany. To fakt, to pamiętasz coś takiego z bronią, co ci mówiłem? No. Napad na konwój z bronią, dwa samochody. Ja pierdolę, ale ich tu jest. No, najebało ich strasznie.
My się bardzo szybko respię tutaj. To jest ich jedna część planu ich. Żebyśmy musieli wolniej nie jechać. Lepiej muszę zjeść. Oj jebu. To jednak jeszcze są niuki. O, przejebanie zimbeka przylatka. Kurde, gdzie gulasz? Nie no, to burza była sotka. Już tak jest. Patelnia jest w schowku, a gulasz masz. Dobra, idę zjeść gulasz. W bagażniku. Stresuję się, że mi siądzie w pewnym momencie. Ej, miałem dopiero wilczy głód, zjadłem 1/4 zupy, nie? I mam wypełnienie. No przejdź, właśnie dziwnie to działa, Ja wydaje, że to też patrzę na jakby kalorie, już na samą statystykę głodu. Aby tu zombie nie było. Ej, a wiesz, to jest najlepsze? Na tej zupie nie tyjemy, my chudniemy. No. Bo nie jest sen. Uważaj, bo tutaj będzie dużo zombie. Jeźdź wolniej. I są takie puste, nie? Teraz to idziemy, tak? Przygotowane, no bo... A gdzie mamy iść? Znaczy on ciągle palec na spasy, żeby tak tam... No patrz ją, no. Żeby zahamować w razie. No, to wiesz. Tam masz jakiegoś innego. No, ale to jest dopiero początek. Zaraz będzie biały samochód zresztą, więc hamuj, tak czy inaczej. To mi się zbiegło... O kurwa, weszło i... O tym właśnie mówię. Już miała się zaczynać spokojna muzyka, a tu nagle je. O, budzik słyszę w tym. O, agregat w ogóle, co tu on robi? No, ja go tu położyłem wtedy. Aha. Ale na razie po niego nie idziemy. Dobra, prosto, dawaj. Chodzisz tutaj? Dobra. Zegarki zbieram. Tylko jakby co, może sieć na dworze i pilnuj. Aha. A dobra, to jest wyjście na dwór. Dużo masz miejsca jeszcze? Trochę to. Nie zabiorę wszystkiego, ale trochę zabiorę. Ale ty nie, dobra, musimy to odbić najpierw, bo ja i tak nie mam nawet jak walczyć, bo jestem full naładowany. Nie pomyślałem o tym. Nie ma tutaj nic cennego. Ale nie gaś. Jest tylko... Dawaj. Czasopismo przeczytać. Zestaw namiotowy jest. Przyda nam się. Jakbyśmy chcieli jakiś namiot. I chodź, wjedziemy tutaj. Raczej nie. Ty, co ty uderzyłeś? Sorry. We mnie? Tak. To nie pokazało mi tego. Chodź, masz przeczytaj to czasopismo i do butelki. No. Idę tylko butelkę uzupełnię. Nie wiem, czy ci tam wjadę, bo tam zombie są mi kurwa. Ty! Ja już z nimi walczę. Czekaj, zaraz tam. Jadę. Możesz mi odjeżdżać. Bo wjechać! Brzmi bardziej, jakbyś sikał tam niż... Ja już wolę mieć podmiot. O kurwa, sobie. Podnoś to szybko i wjeżdżaj. No kurwa, podnoś to. O kurwa, zombie. Na namiot medyczny. No. Wjeżdżaj szybko. Co? A ty poszedłeś do tego do tych medycznych, tak? Mhm. Halper. Tabletki przeciwbólowe, igły, o kurwa. Bierzesz wszystko? Tak. Dobra, tu upuszczę ten nagrywę po chwilę. Żeby mnie zesarł. Ty, bo tutaj zębiaki są. Igła chirurgiczna, o. Ogarniasz? Nie wiem. Ej. Mam tutaj magazynki z Deonu Liqueur. Weź się cofnij. Dobra, zabieraj. No dobra. Chyba ja mam już mało HP. Okej. No nie, chyba. Jak to mało? Jednak nie. Weź bo ja cały czas, wiesz, mam przedmioty, nie? Aha. Dobra, na początku zapalić muszę. Będę musiał też zażyć tabletki na depresję. Zjeść coś. Ja pierdolę, ile rzeczy do zrobienia. A ten kolor chyba miał coś tamten. Albo ja, albo ty samochody nie włączyliśmy.
No, ci rzucą swoje. Nie, no ja wyłączyłem. Czyli ja. Miał widzenie, ale to jest to takie przygnębiające. Dobra. Jedzenie jest u mnie w samochodzie. A no tak, Jezu, zapomniałem. Dobra, czekaj, podsumowaj. Dzięki, że mi przypomniałeś. Idziemy dalej. Ja nie wyłączyłem. W ogóle jeszcze te karabiny będzie trzeba z tym wziąć jedno takie. Strzelba, pistolet. Kurwa, nieźle to wygląda. A, dlatego się zombiaki tu dostały, bo tu jest dziura. Drzwi rozwaliły. No i tak. No, w karabinku to jest zajebanie. Ile tu jest? Czujesz, że jest karabin. Kurwa mać, ile tego jest? Zajebanie, naprawdę. No. Dobra, ja robię tak. Na razie się rozpakuję tutaj. Płatki śniadaniowe. Ci trochę tego jedzenia zażeram chyba. Dobra, jedz. No nie, jest. Dobra, tylko chipsy i ten. Płatki śniadaniowe. Dobra, trzeba zabrać te bronie też. Ja na razie i tak tutaj wszystkie itemki wpakowywuję, bo to będzie nasza taka baza początkowa, w sensie wiesz. Jakby to powiedzieć, tak na chwilę, żeby tam przestanąć. Możemy sobie schować tu i samochody i resztę, nie? Czy generator się, znaczy silnik, czy się rozwala, gdy już ma zero kompletnie, czy gdy ten ma tam coś, nie wiem, poniżej 10 na przykład? Aktora, pytaj. Aktor. Silnik się rozwala, gdy ma 0, czy tak, gdy ma coś poniżej 10%? Tego nie wiem, aż tak doszczętnie tego nie rozwali. Mam 21%. Czy rozwaliłeś nie raz? Ale nie sprawdzałeś. Niestety mam 21%, to jest strasznie mało. Masz te deski? Mam te deski. Myślę, że tu? Aha, dobra. Tam na siedzeniu będą gdzieś tylko deski mi są potrzebne. To wiesz, zamuruję tam już. Nie wiem, czemu ty twierdziłeś, że tak wolno te deski wypakowuje. Ten. Bo to może dlatego, że ja w plecaku je miałem. A, no tak. Opata. Torcjan, jedzenie mamy. Okej. Okay. Popatrz, ile tu tego jedzenia. Nice. Cukierki, nie cukierki jakieś. Bieram wszystko. Jakieś przeciery, no. No dobrze, bo to są dodatki. Prawy. Jak się robiło? Drewniany podkład. Aktor, przypomnij mi, jak się budowało na przykład ściany, to na początku robisz te dziwne... A, dobra, nieważne już. Nieważne. Maskę spowolniczą mam. Dobra, musiałem trochę pozjadać tych słodyczy, żeby zbić depresję. A jedzenie stąd bierzemy? Weź byś na chwilę. A, wszystko biorę. Otworzę ci drzwi, byś tutaj na zewnątrz. Tylko jak zbierzemy to jedzenie, to chyba musimy się wrócić do tego. No ja będę wracał raczej. Już muszę. No, budynek nie przeznaczony do mieszkania, nie można go przejąć, okej. Okay. Z tym plecakiem jest teraz tak prosto z miejscem. Znaczy, no i tak musieliśmy wracać, bo tu nie mamy jak wyjść stąd. No. Że idziemy w dobrym kierunku. Okej, okay. Chłopaki, jest już za 20. To... Wiecie, co to oznacza? Jak szybko! No, niestety. A nie 22 równo, czy musimy przed? No, najlepiej przed, bo i taką godzinę odcinka właśnie. Ty, ja wezmę stąd tą amunicję i bronię i wpakuję do mojego wozu.
Czemu? No, tak żeby ten. A nie kurwa, nie. Przecież tu mamy bazę na chwilę. Jest to chwila na bazę. Ja zapominam. Ty właśnie musisz wypakować samochód teraz, syn swój cały. Jestem kurwa ułom. No. I to ogólnie nie musimy się stąd ewakuować. Tylko nie, tylko na boi 308. To zresztą jutro. Chodź tu do pokoju, powiedzmy, któregoś ty w tym wojskowym przesiedzimy i... No, ale czy nie, ja już spakuję rzeczy do tego. No, przyczepy. To spakujmy i chodź tutaj do jakiegoś pokoju w tym wojskowym i wychodzimy. Także się ustał, że nie mogę się w ogóle stąd ruszyć. Czemu nie możesz się ruszyć? Nie, w sensie tak Turcja stanął. Yes. Możemy chyba robić też każdy rodzaj tego protez. Metalowe, drewniane. No to tak sobie jeszcze były. W sensie, no ja, bo ja sobie to przeczytałem ten. Dobra, to chodź tam na górę, tylko... O. Jeszcze ze zjem jeszcze. Ty się nie wypaliłeś? Nie. Mieściliśmy się. Dobra, to chodź tutaj do tego budynku. Ja, no dobra. Bo jak ty klucze, jak tutaj nie będzie jutro, a ty klucze wziąłeś. Czy jutro już powinienem być normalnie, bo jutro już po szkółce. Powinieneś być. Nie wiadomo, jak szybko. No, w szkółki raczej już w sobotę nie mam, no to. Kijcie tam. Będzie sobota? No, a jutro piątek. Jutro piątek jest. W sensie tak. Gramy. W sensie wiesz, no jakby nie będę musiał się na sobotę ani nic przygotowywać przecież, bo... No, dobra, dobra. Gdzie mam pakować te wszystkie rzeczy? Ja po prostu skrzynię pakuję. I my już wychodzimy chyba, nie? To i my. To mówcie jak wyjdziecie. Turcja. Ja, to jeszcze... Turcja. Są, czemu mi brać? Nie wiem, Turcja, dużo zwiedziliśmy tej bazy. Tak. Większość to było planowanie jak wejść. Nie, to... Problem to było wyjść stamtąd. Gdzieś padł do środka. Widzę, że to już rozpakowałeś samochód. No, ale nie cały jeszcze. O, a chcesz może farbę do włosów truskawkowy blond? Nie chcesz? Będę ci dosmażę, aktor. Chwila. Czerwony. Truskawkowy blond. Czerwony? To nie jest czerwony, truskawkowy blond. Kominiarka, dawaj. Ej, kurwa, gdzieś mi zniknęła zapalniczka. Pakujesz? Jaki fancy telewizor, biorę go. Zestaw pamiętowy, teraz przekładam. Dziwne, że on waży tylko 3. Twój silniczek ładnie po dupie dostał, zobaczymy jak mój. Bo ja maski pewnie już też nie mam. A, nie, maska 9% jeszcze. A silnik jak? Jeszcze raz jak? 78 silnik, wziąłem sobie jedną zapalniczkę. Ja mam jeszcze zapalniczki dużo, więc nie biorę. Poczytam te wszystkie czasopisma. Dobra, wyłazimy. Mhm. No dobra, to wypad. To wypad. Czekaj, przeczytam to jedno i odłożę.
akurat jeszcze syrena wyjeżdża.